kochani, dzisiaj filmik na szybko. Ja dopiero przyszłam, jestem spocona z Primarka. A dzisiaj jest payday, to postanowiłam, odprowadzając na moje dziecko z powrotem na uniwersytet, bo on studiuje poza granicami Londynu, wstąpić do Primarka, wstąpić też na kawę, na kostę. I w związku z tym, i tak jak wspomniałam, jest payday, to postanowiłam może na chwilę wejść do odrestaurowanego mojego Primarka. A z zamiarem oczywiście kupowania kupowania niczego. Tu mi się słowa zapętliło, ale przepraszam. I oczywiście wyszłam z czymś. Starałam się nie kupić za dużo, ale w związku z tym, że jak wiecie, zmieniam pracę i tam są czasem bardzo fajne, nawet na jeden sezon, uniformy typu spodnie właśnie czarne, typu biała bluzka, no to postanowiłam, o, zobaczyłam fajną, przez okno fajną bluzkę, czemu nie. No więc dzisiaj będzie odcinek niekosmetyczny, czyli ja wiem, że wy lubicie chyba takie odcinki primarkowe i pokazywanie wam takich nowości z naszych, tutaj ze sklepów, więc czemu nie. Ja wam powiem, że bardzo w tym roku lubię nowy sezon, a mianowicie jesienne tutaj rzeczy, które dopiero się pokazują albo już się zaczęły pokazywać wcześniej. Pokazywałam wam kurtkę, pokazywałam wam płaszcz, mam zamiar jeszcze może kupić jeden płaszcz, ale tym razem z Zary, więc bardzo mnie jakby rajcuje i cieszę się z tej jesieni, tym bardziej, że jeszcze jest trochę ciepło, chociaż już jest zimniej zrobiło się, no ale jakby nie było, taka kolej rzeczy. Pierwszą rzecz, którą kupiłam, słuchajcie, znowu myszki Mickey, Stitche i różne tutaj disneyowskie rzeczy są na topie. Ja chciałam taką jedną dziecinną właśnie z myszką Mickey albo ze Stitchem, w związku z tym, że Stitch chyba mi już nie pasuje, aczkolwiek kocham go bardzo. Kto nie pamięta tej babki? No, to postanowiłam właśnie kupić. Ja myślę, że ona jest fajna, nawet do jeansów, nawet w moim wieku, czemu nie? Czyli to jest jedna. W związku z tym, że planuję moją pożegnalną imprezę i po prostu mam kupę rzeczy, ale wpadło mi coś takiego z dziecinnego działu, a mianowicie, bo ja noszę małe rozmiary, taka cekinowa bluzka. Nie wiem, czy ona nie będzie trochę za duża, taka baggy, ale jak nie, to wymienię na trochę mniejszy rozmiar, ale chyba ja nie lubię takich opiętych, więc taka cekinowa, fajna, za 9 funtów, słuchajcie, czemu nie? Ona się przyda w zasadzie na każdy sezon, ja ją sobie przymierzę i może wam na końcu filmu pokażę. Bardzo, bardzo fajna, mi się podobała. W związku, że lubię poduszki, moja druga połowa, mój mąż nie cierpi, ale kupiłam właśnie takie coś, kolejną misiowatą poduszkę, jej bardzo lubię, ja uwielbiam poduszki, mogę mieć ich tak jak kubków, nawet 4000, jeśli zmieści się w mieszkaniu. I słuchajcie, teraz już, tak jak powiedziałam, jesiennie, więc kupiłam po 82 funty pary ciepłych skarpet, bo tego nigdy nie za wiele, jak już jestem chora, już mam zapalenie ucha i muszę jakoś szybko się wykurować przed, że tak powiem, ważnymi rzeczami. Z takich rzeczy disneyowskiej, słuchajcie, kupiłam te slippersy Footlets, one się nazywają, Disneya, z takim właśnie disneyowskim motywem, mianowicie z króliczkiem, więc rozłożę. I cóż jeszcze? No i słuchajcie, ja lubię też takie różnego wrapy, takie różne fajne rzeczy, które trzymają ciepło pod szyją, więc kupiłam sobie za 4 funty. Tam byłam od groma różnych rzeczy, tych takich futrzaków i nie futrzaków, ale stwierdziłam, że taki pastelowy róż, czemu nie, do mojego płaszcza będzie akurat na nowy sezon. Słuchajcie, w związku z tym, że Primark słynie z bardzo dobrych tutaj pończoch, nie pończoch, rajstop, więc kupiłam takie 3 pary, bo będę nosić sukienkę teraz do nowej pracy też, więc muszę mieć, a wiem, że one są dobre i w dobrej cenie. I słuchajcie, kupiłam właśnie taką bluzkę, bardzo twarzową, zadychę. Słuchajcie, ona ma taką kokardę, tylko że mój rozmiar był tylko jeden i dlatego ktoś go przymierzył i był rozplątany, ale słuchajcie, to jest coś takiego.
Ja wiem, że ona jest trochę przezroczysta, ale ma taką fajną kokardę. Słuchajcie, do spodni, czemu nie? Bardzo fajna. I dlatego właściwie dzięki temu weszłam do tego Primarka. Bo tak, to chyba bym nie weszła. Bo tutaj, słuchajcie, jest tak, że w związku z tym, że tam są dość tanie rzeczy, chociaż teraz podrożały, to chce się tam wchodzić fajne rzeczy, nawet jeżeli się nie sprawdzą na długo, no to one nie są jakieś strasznie drogie. No i każdy kocha Primarka, prawda? No i weszłam ja. Słuchajcie, możecie oczekiwać filmu odnośnie kosmetyków września, bo wrzesień już się kończy, więc ja taki film na pewno, słuchajcie, umieszczę. Będę przygotowywać, myślę, że przygotuję go albo w tą niedzielę, albo przygotuję w przyszłym tygodniu, także wyczekujcie. Ja Wam bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje, rośnie Was więcej, bardzo mnie to cieszy. Więc myślę, że te wideo są troszkę lepszej jakości, bo zmieniłam pokój i ten pokój ma lepsze światło. Co prawda ta ściana nie jest zbyt twarzowa, ale to się zmieni, słuchajcie. Także miło było mi Was dzisiaj widzieć i do zobaczenia wkrótce w kosmetycznym już odcinku. Miłego dnia, pa, pa. Taka szybko odsłona, już ubrałam tą bluzkę. Ona jest troszeczkę szersza, ale myślę, że wcale niezła. 9 funtów na jakąś imprezę ze skórzanymi spodniami, czemu nie? Co o tym myślicie?